Witam Państwa. 2024. Proszę wszystkich o powstanie i wprowadzenie sztandaru Politechniki Białostockiej. Zapraszam rektorów, Senat Politechniki Białostockiej oraz dziekanów naszych wydziałów. O zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, witam serdecznie gospodarza dzisiejszego wydarzenia, jej magnificencję, rektor Politechniki Białostockiej, profesor Martę Kosior-Kazberg. Witam także prorektorów, Senat Politechniki Białostockiej, dziekanów. Z ogromną przyjemnością witam przybyłych na naszą uroczystość gości. Pana doktora Artura Kosickiego, marszałka województwa podlaskiego.
i panów Tomasza Madrasa, pierwszego wicewojewodę podlaskiego. Doktora habilitowanego Tadeusza Truskolaskiego, profesora Uniwersytetu w Białymstoku, prezydenta miasta Białegostoku. Władze kościelne w osobach jego ekscelencji najdostojniejszego księdza arcybiskupa, doktora Józefa Gustka, metropolity białostockiego. Przedstawiciela jego ekscelencji najprzewielebniejszego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba, jego ekscelencję biskupa supraskiego Andrzeja. Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panów Mieczysława Kazimierza Baszkę. Witam rektorów i przedstawicieli zaprzyjaźnionych uczelni. Profesora doktora habilitowanego inżyniera Zbigniewa Patera, rektora Politechniki Lubelskiej. Profesora Janusza Dzięcioła, prorektora do spraw klinicznych i szkolenia zawodowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Profesor Izabelę Święcicką, prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku. Profesora Lecha Chyczewskiego, rektora Wyższej Szkoły Medycznej. Profesor Martę Rau, prorektor do spraw filii w Białymstoku Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zolwerowicza w Warszawie. Doktora Aleksandra Prokopiuka, profesora Wyższej Szkoły Ekonomicznej, rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, a zarazem konsula honorowego Kazachstanu. Yuna Yi, doradca do spraw edukacji Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej Rzeczpospolitej Polskiej. Zhuana Changa, drugiego sekretarza do spraw edukacji Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej Rzeczpospolitej Polskiej. Profesora Bai Haili, rektora Tianjin Chengjiang University, z którym współtworzymy Międzynarodową Szkołę Inżynierską. Witam profesora Michała Bułtyka, rektora Politechniki Białostockiej w latach 1999-2002 oraz 2002-2005. Profesora Janicjusza Nazarkę, rektora Politechniki Białostockiej w latach 2005-2008. Profesora Tadeusza Citko, rektora Politechniki Białostockiej w latach 2008-2012. Witam na naszej uroczystości Piotra Ryczko, starostę Sokulskiego, Andrzeja Skiepko, starostę Hajnowskiego, doktora inżyniera Adama Musiuka, zastępcę prezydenta miasta Białegostoku, Łukasza Prokoryma, przewodniczącego Rady Miasta Białystok, panów Jarosława Borowskiego, burmistrza Bielska Podlaskiego, pana Grzegorza Jakucia, przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wiejskich województwa podlaskiego. Pragnę serdecznie powitać konsulów honorowych, pana Jarosława Antychowicza, konsula honorowego Republiki Serbii w Białymstoku, a zarazem prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, pana Witolda Karczewskiego, konsula honorowego Bułgarii, pana Tomasza Kurcińskiego, konsula honorowego Litwy, pana Stanisława Uniewskiego, konsula honorowego Bośni i Hercegowiny, pana Andrzeja Parfinka, konsula honorowego Finlandii. Z nami pan Janusz Andrzej Kasberg, konsul honorowy Malty. Witam przedstawicieli służb mundurowych. Pułkownika Pawła Adama Lechowskiego, dowódcę 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Pułkownika Mieczysława Gurgielewicza, dowódcę 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Podpułkownik Małgorzata Repnik, szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku. Inspektora Macieja Daniela Wesołowskiego, komendanta miejskiego policji w Białymstoku. Brygadiera magistra Dariusza Koca, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Starszego brygadiera Pawła Ostrowskiego, zastępcę komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Witamy doktora inżyniera Krzysztofa Falkowskiego, przewodniczącego Rady Politechniki Białostockiej. Magistra inżyniera Leszka Marka Gołąbieckiego, wiceprzewodniczącego Rady Politechniki Białostockiej.
Doktor habilitowaną Dorotę Mozyrską, profesor Politechniki Białostockiej, dziekan Wydziału Informatyki, także z Rady Politechniki Białostockiej. Profesora Mirosława Żukowskiego, doktora inżyniera Mariusza Andrzeja Luto oraz pana Sebastiana Rynkiewicza, prezesa zarządu Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, koordynatora klastra obróbki metali, wszyscy panowie z Rady Politechniki Białostockiej. Witam też pana Tomasza Stypułkowskiego, prezesa zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej. Gorąco witam pana Mirosława Pnarowskiego, dyrektora Okręgowego Urzędu Miary w Białymstoku. Pana Sławomira Dobrzańskiego, dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego firmy Samasz, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pana Jana Mikołuszka, przewodniczącego Rady Nadzorczej Uniwersa. Witamy duszpasterzy akademickich. Księdza Michała Urbana, archidiecezjalnego duszpasterza młodzieży akademickiej, przewodniczącego Kolegium Duszpasterzy Akademickich. Księdza doktora Włodzimierza Misiłka, prawosławnego duszpasterza akademickiego. Księdza Tomasza Mnicha, duszpasterza akademickiego z parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Witam panią Barbarę Buraczewską, podlaską wicekurator oświaty. Witam dyrektorów szkół ponadpodstawowych z Białegostoku i całego województwa i dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Gorąco witam także doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich w latach 2003-2023, który wygłosił wykład inauguracyjny. W dzisiejszej uroczystości uczestniczą również studenci, doktoranci, a także uczniowie Akademickiego Liceum Politechniki Białostockiej. Witam was również serdecznie. Za pośrednictwem transmisji online dzisiejszą uroczystość może obserwować każdy członek społeczności akademickiej, nasi absolwenci oraz przyjaciele Politechniki Białostockiej. Witam państwa również serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. A teraz proszę o zabranie głosu jej magnificencję, rektor Politechniki Białostockiej, profesor Martę Kosior-Kasberg. Wysoki Senacie, drodzy studenci, doktoranci i pracownicy Politechniki Białostockiej, dostojni goście, przyjaciele naszej uczelni. Wkraczamy dziś w 75. rok działalności Politechniki Białostockiej. Przez te lata przeszliśmy długą drogę. Od wieczorowej szkoły inżynierskiej, która rozwijała się na gruzach zniszczonego przez II wojnę światową miasta, do kwitnącej uczelni, która jest ważnym ośrodkiem akademickim, silnie oddziałującym na otoczenie. Uczelni, która w nowoczesnych laboratoriach kształci inżynierów XXI wieku. Prowadzi badania przyczyniające się do rozwoju gospodarki, zdobywa patenty, a poprzez stale wzrastające umiędzynarodowienie coraz silniej zaznacza swoją pozycję w świecie. Uczelni, która kieruje się zasadami wolności nauczania, badań naukowych, twórczości artystycznej oraz autonomii społeczności akademickiej. Uczelni, która realizuje misję o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa. Wnosi kluczowy wkład w innowacyjność gospodarki, przyczynia się do rozwoju kultury oraz współkształtuje standardy moralne obowiązujące w życiu publicznym. Naszą misję jasno sformułowaliśmy w strategii rozwoju Politechniki Białostockiej. Dziś jestem w pełni przekonana, że krok po kroku zmierzamy do obranego przez nas wspólnie celu. Budowania uczelni będącej wiodącym ośrodkiem naukowym, nowoczesną jednostką dydaktyczną, atrakcyjnym miejscem pracy i rozwoju zawodowego. Zarządzanej w profesjonalny i przejrzysty sposób. Wierzę, że w kolejnych latach razem będziemy umacniać Politechnikę Białostocką. Markę, która dzięki naszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy tworzona jest od lat. Dziś
oficjalnie do naszej społeczności dołączają nowo przyjęci studenci i doktoranci, główni bohaterowie tej uroczystości. Pragnę was zapewnić, że wybraliście bardzo dobrą uczelnię. Uczelnię ściśle związaną z największymi przedsiębiorstwami w regionie, ale jednocześnie powiązaną kontaktami z uczelniami w całej Polsce i szerzej w świecie. Nasi absolwenci są poszukiwani i oczekiwani w regionie, ale też doskonale radzą sobie w międzynarodowym środowisku. Rozwój waszej kreatywności, wspieranie pasji i odkrywanie nowych możliwości to dla nas najważniejsze zadania. Zachęcam was do pójścia w ślady starszych koleżanek i kolegów i dołączenie do jednego z ponad 60 kół naukowych działających na wszystkich wydziałach Politechniki Białostockiej. Studenckie pomysły i projekty owocują sukcesami w konkursach krajowych i międzynarodowych, decyzjami patentowymi, pozwalają podróżować i rozsławiać potencjał uczelni poza granicami naszego kraju. Bo kto nie słyszał o bolidzie CMS-08 w formule student albo o japońskich sukcesach robotów sumo z PB? Zachęcam was również do korzystania z programów mobilnościowych w ramach współpracy międzynarodowej. Krótsze albo dłuższe studenckie wyjazdy zagraniczne to niepowtarzalna szansa zdobywania wiedzy i wymiany doświadczeń ze studentami, nauczycielami akademickimi w kilkuset uczelniach partnerskich programu Erasmus+. Dbając o wszechstronny rozwój naszych studentów, Politechnika Białostocka dysponuje nowoczesną halą sportową, a zrzeszeni w 14 sekcjach klubu uczelnianego AZS studenci zajmują pierwsze miejsca w klasyfikacji uczelni technicznych w takich dyscyplinach jak pchnięcie kulą, rzut oszczepem, strzelectwo sportowe, judo i karate. Wchodząca w ostatnią fazę budowa wartego 8,5 miliona złotych kompleksu kortów i boisk, orlika z ruchomymi trybunami, boiska do siatkówki, boiska wielofunkcyjnego, boiska kalistenicznego, kortów do tenisa i pierwszych w Polsce kortów do squasha na świeżym powietrzu dowodzi, że aktywność fizyczna studentów, a co za tym idzie wasz dobrostan psychofizyczny, są nam bardzo drogie. Życzę wam, by czas studiów w Politechnice Białostockiej był dla was wspaniałym przeżyciem i pozwolił na rozwijanie waszych zainteresowań. Niech łącznikiem naszych działań będzie przyjęta przed kilkoma miesiącami Księga Identyfikacji Wizualnej, nasz wewnętrzny kodeks pozwalający zachować spójność wszelkich form graficznych w komunikacji wewnętrznej i przede wszystkim w budowaniu jednolitej marki uczelni jako silnej i wyrazistej jednostki akademickiej. Szanowni państwo, aktualnie uczelnia realizuje 30 projektów finansowanych ze środków centralnych, czyli Horyzont Europa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Nauki, o łącznej wartości około 130 milionów złotych, z czego ponad 56 milionów dotyczy projektów B+R. W pierwszej połowie bieżącego roku uczelnia pozyskała dodatkowo z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju środki finansowe, które mogliśmy przeznaczyć, niemałe były to środki, 2,5 miliona złotych, na modernizację dydaktycznej struktury IT. Rozumiejąc rolę społecznej odpowiedzialności nauki, wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Uniwersytetem w Białymstoku oraz Chrześcijańską Akademią Teologiczną, kontynuujemy akcję Ratujemy Katakumby Supraskie. Łączy nas wspólny cel – zachowanie dla pokoleń unikalnego w skali Europy dziedzictwa kulturowego. Politechnika Białostocka to marka rozpoznawalna na świecie. Świadczy o tym nasza obecność w światowych rankingach.
W najnowszej odsłonie lipiec 2023 roku rankingu Web of Universities Webometrics Politechnika Białostocka zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni w województwie podlaskim i 28 miejsce na 408 ocenionych uczelni. W niezależnym rankingu U Multirank Politechnika Białostocka zajęła 21 miejsce na 42 uczelnie wyższe z Polski, a w rankingu tematycznym Mechanical Engineering nasz Wydział Mechaniczny został sklasyfikowany na 4. pozycji spośród 14 wydziałów mechanicznych z Polski i 50. wśród 276 wydziałów mechanicznych na całym świecie. Politechnika Białostocka znalazła się też w innych międzynarodowych rankingach. Web of Universities, University Ranking by Academic Performance czy the Higher Education. Po pandemii powróciła mobilność naszych studentów i nauczycieli akademickich. Na projekty związane z wymianą międzynarodową pozyskaliśmy w ubiegłym roku blisko 7 milionów złotych. I dzięki programom agencji NAWA i Erasmus+, odnotowaliśmy 320 wyjazdów i 680 przyjazdów do uczelni. Coraz bardziej zacieśnia się współpraca pomiędzy uczelniami technicznymi Polski Wschodniej. Połączyła nas Politechniczna Sieć Via Carpatia. Od roku nasza uczelnia wraz z Politechniką Lubelską i Politechniką Rzeszowską buduje bardzo ścisłą sieć kontaktów pomiędzy pracownikami uczelni, studentami działającymi w kołach naukowych, a także uczniami techników i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Politechnika Białostocka realizuje m.in. program Naukolatek – Nastoletni Naukowiec, włączając w rozwój polskiej nauki zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych. Programem po sąsiedzku, międzyuczelniane staże badawcze, ów rozwój przenosimy już w konkretny wymiar wymiany doświadczeń naukowych. Zaś Iskra, budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych, to rozwijająca się bardzo dynamicznie współpraca pomiędzy konkretnymi badaczami, których łączą wspólne cele naukowe. A za kilka tygodni będziemy gościli w uczelni trzecią konferencję kół naukowych działających w uczelniach Politechnicznej Sieci Via Carpatia. Dzięki tej sieci wspieramy też szkolnictwo zawodowe w technikach w ramach zintegrowanej strategii umiejętności w ścisłej współpracy z Kuratorium Oświaty i organami prowadzącymi szkoły pod nośnym hasłem z technikum na politechniki. Wraz z Uniwersytetem w Białymstoku i Akademią Łomżyńską będziemy analizować szkolnictwo zawodowe w regionie. Na projekt realizowany do 2026 roku uczelnie i Wojewódzki Urząd Pracy otrzymały blisko 22 miliony złotych. Nie zapominamy też o najmłodszych. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim oraz miastami Białystok, Augustów, Grajewo i Siemiatycze zorganizowaliśmy po raz 14 Podlaski Uniwersytet Dziecięcy dla prawie 200 uczniów szkół podstawowych z miast partnerskich. Dla wielu z nich i ich rodziców to był pierwszy kontakt z Politechniką Białostocką. Już wkrótce zaprosimy do udziału w 15. Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym. Ponadto ponad 100 uczniów z Białegostoku i okolic pod koniec października rozpocznie zajęcia w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Szanowni Państwo, drodzy studenci, uczelnia stale dba o zapewnienie odpowiednich warunków do studiowania, także lokalowych. Stąd dobiegający końca wielki remont większości budynków dydaktycznych na terenie naszego kampusu. Kompleksowa termomodernizacja sprawiała nam sporo uciążliwości, ale wydaje mi się, że przeszliśmy przez ten czas z uśmiechem, wiedząc, że będzie się nam lepiej pracowało, a efekty tych prac są ważne zarówno dla środowiska, jak i dla finansów uczelni.
Unowocześniamy i modernizujemy nasze domy studenckie. Powstaje również strefa relaksu w budynku dawnej stołówki akademickiej, dziś kojarzącej się z częścią zajmowaną przez odnowiony, tętniący życiem klub studencki Gwint. Za kilka tygodni gotowy będzie wspomniany kompleks boisk. A od dawna staramy się też o zdobycie środków na budowę obiektu, jakiego od lat brakuje w Białymstoku. Hali sportowo-widowiskowej z prawdziwego zdarzenia. Tu liczymy na wsparcie władz województwa, prezydenta miasta i przedstawicieli organizacji sportowych. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że stolica województwa potrzebuje takiego obiektu, a umiejscowienie go na naszym kampusie pomiędzy stadionem lekkoatletycznym, krytym lodowiskiem, halami sportowymi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Uniwersytetu w Białymstoku, a stadionem miejskim stworzyłoby unikalną w skali regionu strefę sportu przyciągającą do studiowania w naszym mieście jeszcze więcej studentów. Szanowni Państwo, wewnątrz uczelni jesteśmy świadkami postępującej, dynamicznej cyfryzacji. Za nami wdrożenie szeregu innowacji. Zakończyliśmy wdrożenie systemu Teta Edu. Do potrzeb uczelni dostosowaliśmy platformę Moodle. Wprowadziliśmy system Erasmus Without Paper, przyspieszający podpisywanie umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi. To tylko nieliczne z innowacji cyfrowych, a kolejne czekają nas w najbliższym roku akademickim. Wszystkie te działania są elementami strategii rozwoju Politechniki Białostockiej. Wspólnie budujemy i nadal tworzyć będziemy skutecznie zarządzaną i przyjazną organizację. Przez ostatnie 3 lata podkreślamy znaczenie społecznej odpowiedzialności uczelni. Powstała strategia społecznej odpowiedzialności Politechniki Białostockiej, która jest efektem pracy zespołu, jak również szeroko prowadzonych konsultacji społecznych, w których wzięli udział zarówno interesariusze wewnętrzni, pracownicy, studenci, doktoranci, jak i interesariusze zewnętrzni, przedsiębiorstwa, uczelnie, administracja samorządowa. Realizując tę strategię, między innymi jako pierwsza uczelnia w Polsce Północno-Wschodniej, zainicjowaliśmy kształcenie i prowadzenie badań naukowych w oparciu o standardy zasad ESG, Environmental, Social and Governance. Dołączając do liderów zmian w środowisku akademickim, upowszechniamy ideę postaw etycznych i równościowych przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb pracowników i studentów Politechniki Białostockiej. Szanowni Państwo, drodzy studenci, w czerwcu tego roku zorganizowaliśmy w uczelni po raz pierwszy Dzień Zdrowia Psychicznego. Był on podsumowaniem programu profilaktyki zdrowia psychicznego realizowanego na uczelni w ramach projektu PB Dostępna, współfinansowanego przez Unię Europejską. Wsłuchując się w głosy naszej społeczności akademickiej, już teraz gorąco zapraszam do udziału w przygotowanych przez nas w uczelni wydarzeniach, w tym wykładach łączących psychologię z popularyzacją nauki. Na pierwszy z nich, pod znamiennym tytułem Jak mądrze uczyć się uczyć, zapraszam w najbliższy wtorek, 10 października. Społeczna odpowiedzialność uczelni to także dbałość o środowisko. W ramach strategii rozwoju Politechniki Białostockiej nasza uczelnia rozpoczęła proces wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju pod nazwą Moja Zielona Politechnika. Jednym z naszych celów operacyjnych jest Zielony Kampus. Podjęliśmy działania nakierowane na realizację tego celu poprzez dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej i transportowej do potrzeb zrównoważonego rozwoju, poprawę systemów bezpieczeństwa i dostępności infrastruktury kampusu, a także poprawę funkcjonalności zielonej i błękitnej
infrastruktury, w tym zwiększenie bioróżnorodności na naszym kampusie. To ostatnie działanie przybierze kształt wielkiej akcji nasadzeń roślinności na terenie kampusu. Już dziś zachęcam Państwa do przyłączenia się do naszego przedsięwzięcia pod nazwą Niech się zazieleni, które odbędzie się 18 października na naszym kampusie. Przed budynkiem Wydziału Elektrycznego oraz w patio Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego będziemy mogli własnymi rękami zrobić coś dobrego na rzecz rozwoju lokalnej bioróżnorodności, sadząc zieleń na naszym kampusie. Zapewniam Państwa, że będziemy mieli pełne ręce roboty. Podejmiemy się bowiem wyzwania zasadzenia łącznie niemal 1200 roślin, a do sadzenia zapraszam całą społeczność akademicką. Drodzy studenci, nasi dzisiejsi bohaterowie, jestem pod wielkim wrażeniem waszej wszechstronnej aktywności, zarówno naukowej, sportowej, jak i niezwykłej wrażliwości społecznej. Z sukcesami bierzecie udział w konkursach, organizujecie wystawy, czy to w hali Wydziału Architektury, czy wspólnie ze studentami Uniwersytetu Muzycznego, choćby w przestrzeni Opery i Filharmonii Podlaskiej. Z zaangażowaniem bierzecie udział w Dniach Otwartych, Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki, czy wreszcie pod kierunkiem Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej i przy wsparciu Biura Karier i Współpracy z Absolwentami potrafiliście zorganizować największe jak dotąd juwenalia w Podlaskiem i jedne z największych w Polsce. Przez dwa wieczory cały Białystok żył waszym świętem, a na kampus przyjechało mnóstwo nie tylko młodych osób z całego regionu. Tak udanej, a przy tym bezpiecznej zabawy białostoczanie na pewno długo nie zapomną. Przyznaję, że liczę, iż w 75. roku naszej działalności, wiosną 2024, zorganizujecie dla nas wszystkich podobnie atrakcyjną imprezę, która ponownie zintegruje region. Szanowni Państwo, rozwój i te wszystkie osiągnięcia nie byłyby możliwe bez zaangażowania całej społeczności uczelni. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pracowały ze mną pośrednio i bezpośrednio w minionym roku. Prorektorom, dziekanom, wszystkim nauczycielom akademickim, pracownikom biblioteki, administracji i obsługi, a także doktorantom i studentom. Od kilkunastu miesięcy w komunikacji wizualnej, oprócz naszego godła i logotypu, wykorzystujemy też motyw autentycznej mozaiki, która zdobi ściany budynku dzisiejszego Wydziału Informatyki i Wydziału Mechanicznego. Widzimy tutaj fragment tej mozaiki na slajdzie. I mozaika znajduje się też na jednej z reprezentacyjnych ścian Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W obliczu planowanej przez naszą uczelnię budowy Podlaskiego Centrum Technologii Cyfrowych, które może zostać sfinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, czy wręcz całego nowego Wydziału Informatyki, mozaika z pikseli wykorzystywana przez Podlaskie zdaje się współbrzmieć z tą politechniczną. Myślę, że nasza społeczność akademicka tworzy właśnie taką jedyną w swoim rodzaju unikalną, niepowtarzalną całość. Wierzę, że mozaika naszych osobowości w połączeniu z mozaiką możliwości wielokierunkowego rozwoju Politechniki Białostockiej sprawi nam jeszcze sporo satysfakcji. Tego życzę społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej i wszystkim osobom i instytucjom, które z nami współpracują. Łączy nas PB. Dziękuję. Dziękuję pani rektor.
Szanowni Państwo, list gratulacyjny skierowany do społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej przesłał prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Pozwólcie Państwo, że odczytam fragmenty listu skierowane do naszej wspólnoty akademickiej. Magnificencjo, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo. Początek roku akademickiego to wyjątkowa chwila w życiu całej społeczności akademickiej. To czas wdrażania w życie nowo nakreślonych planów oraz podjęcia wysiłku związanego z rozpoczęciem kolejnego etapu nauki. Dziękując za zaproszenie w tym szczególnym dniu, wszystkim Państwu obecnym na uroczystej inauguracji przekazuję wyrazy najwyższego uznania i zapewnienie o mojej serdecznej pamięci. Podobnie jak w poprzednich latach, miniony rok był dla polskiej nauki intensywny. Konsekwentnie zwiększaliśmy i zwiększamy nakłady na szkolnictwo wyższe i naukę. Opracowujemy programy, które wspierają młodych badaczy i umożliwiają im tworzenie innowacyjnych przedsięwzięć. Przykładami takich inicjatyw są m.in. Perły Nauki czy program Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje. Uruchamiamy nowe kierunki studiów, które są odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej gospodarki, a co za tym związane również obecnego i przyszłego rynku pracy. Wśród nich szczególny nacisk kładziemy na te obszary, które związane są m.in. z transformacją energetyczną, dziś jednym z najważniejszych wyzwań przed nami stojących. Aby mu sprostać, potrzebujemy doskonale przygotowanych specjalistów. Szanowni Państwo, życzę, by inaugurowany dziś nowy rok akademicki 2023-2024 na Politechnice Białostockiej był czasem spełniania ambicji, badawczych pasji oraz wykorzystania szans, które niesie nam przyszłość z korzyścią dla dobra wspólnego. Vivat Academia, vivant professors, podpisano Mateusz Morawiecki. List gratulacyjny na dzisiejszą uroczystość przesłał także minister edukacji i nauki, doktor habilitowany Przemysław Czarnek, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Panie wojewodo, proszę o odczytanie treści listu. Szanowni Państwo, list, który do magnificencji rektora, senatu i uczestników uroczystości skierował inauguracji roku akademickiego na Politechnice Białostockiej skierował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wasze magnificencje, szanowni Państwo rektorzy, wysokie senaty, szanowni profesorowie, pracownicy uczelni, drodzy studenci, doktoranci, szanowni Państwo. Gaudeamus igitur. U progu nowego roku akademickiego trudno nie przywołać przypadającej w nim 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej w Europie instytucji oświaty publicznej. Nie tylko zreformowała ona system nauczania w Rzeczypospolitej, lecz także opracowała koncepcję nowoczesnego uniwersytetu. Twórcy i pracownicy KEN podkreślali potrzebę specjalistycznego kształcenia ludzi młodych, gotowych do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych. Z drugiej strony kładli nacisk na stworzenie innowacyjnego systemu szkolnictwa wyższego, który stwarzałby możliwość studiowania w kraju, zarówno w dużych ośrodkach miejskich, jak i tam, gdzie światło nauk mniej przeniknęło. W Ministerstwie Edukacji i Nauki kontynuujemy tę ideę. Konsekwentnie zmierzamy do tego, aby akademickość rozwijała się również w mniejszych miastach, tak aby wszyscy młodzi ludzie mieli równe szanse na rozwój. Szkoły wyższe w mniejszych miejscowościach dysponują świetną bazą badawczą i dydaktyczną, specjalizują się w kształceniu praktycznym, także współdziałają z lokalnymi przedsiębiorcami, wzmacniając potencjał swoich regionów. Zaciśnięciu tej współpracy służą branżowe centra umiejętności, innowacyjne ośrodki łączące działalność uczelni i branż. W tym roku otworzymy pierwsze BCU, a docelowo w całej Polsce powstanie ich 120. Nie pozostajemy obojętni na wyzwania współczesnego i przyszłego świata. Krajowe uczelnie dostosowują ofertę edukacyjną do zmieniającej się rzeczywistości, coraz bardziej wymagającego rynku pracy. Umożliwiają naukę na ponad 200 nowych kierunkach, w tym na przykład sztucznej inteligencji, nanoinżynierii, energetyce jądrowej czy wodorowej. Te ostatnie są odpowiedzią na potrzeby narodowej gospodarki energetycznej.
Powstające właśnie Europejskie Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej już w perspektywie kilku najbliższych lat zapewni wyspecjalizowanych pracowników w tej gałęzi przemysłu. Jestem również ogromnie wdzięczny, że tak wiele uczelni niemedycznych zdecydowało się na uruchomienie w tym roku kierunków lekarskich. To doskonała odpowiedź na deficyty kadrowe w zawodach medycznych i około niemedycznych. Doceniam gotowość do nauczania m.in. przyszłych lekarzy, pielęgniarek, położnych. Wyraziły też mniejsze ośrodki akademickie. Dbamy o zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia na studiach, na kierunkach lekarskich. Dlatego też wspólnie z Ministerstwem Zdrowia zmieniliśmy standardy kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, które będą obowiązywać od roku akademickiego 2024-2025. Szanowni Państwo, w ciągu ostatnich lat wydatki z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe i naukę zwiększyły się o 8 miliardów złotych. Te nakłady pozwalają nam wspierać uczelnie, by kształciły w sposób najlepszy z możliwych i tworzyły naukę opartą na ponadczasowych wartościach akademickich, służącą społeczeństwu, jednocześnie odpowiadającą wymogom współczesności. Jednym z naszych priorytetów jest kwestia podwyżek dla nauczycieli i pracowników akademickich. Z tym większą przyjemnością pragnę przekazać, że w 2024 roku subwencja dla uczelni zostanie zasilona dodatkowymi środkami z przeznaczeniem 12,3% na wzrost funduszu płac. Wasze magnificencje, Wysoki Senacie, szanowni profesorowie, pracownicy uczelni, drodzy studenci i doktoranci. W nowym roku akademickim życzę inspiracji do pracy, odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań, wszelkiej satysfakcji. Vivat Academia, vivat profesores. Podpisano Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dziękuję za przedstawienie listu od ministra edukacji i nauki doktorowi Tomaszowi Madrasowi, pierwszemu wicewojewodzie podlaskiemu. List gratulacyjny na dzisiejszą uroczystość przesłał także pan Dariusz Piątkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Pozwólcie państwo, że odczytam fragmenty listu skierowane do naszej wspólnoty akademickiej. Wasza magnificencja, szanowna pani rektor, wielce szanowni członkowie Senatu, szanowni pracownicy uczelni, studenci, doktoranci i absolwenci, szanowni państwo. Przed nami wszystkimi kolejny rok wytężonej pracy oraz naukowych i organizacyjnych wyzwań. Jestem przekonany, że dla największej technicznej uczelni północno-wschodniej Polski będzie to kolejny rok rozwoju, zacieśniania współpracy z otoczeniem gospodarczym i wzmacniania swojej pozycji w regionie, w Polsce i na świecie. Chciałbym wyrazić ogromne uznanie dla całokształtu państwa dotychczasowej działalności. Cieszę się, że kierując się zasadami wolności nauczania i badań naukowych, wolności twórczości artystycznej oraz autonomii społeczności akademickiej od ponad 7 dekad, z sukcesem kształtują państwo studentów i młodych naukowców, prowadzą badania naukowe na najwyższym poziomie międzynarodowym, komercjalizują rezultaty prac badawczych, a także wdrażają innowacyjne rozwiązania techniczne. Z dumą obserwuję działalność Politechniki w obszarze współpracy międzynarodowej i międzyuczelnianej. Wierzę, że dzięki zapoczątkowanemu rok temu projektowi Politechnicznej Sieci Via Carpatia nadchodzące miesiące będą doskonale służyły rozwojowi naukowo-technicznemu wschodniej części Polski. Z wyrazami szacunku, Dariusz Piątkowski. Proszę teraz o zabranie głosu pana doktora Artura Kosickiego, marszałka województwa podlaskiego. Szanowna pani rektor, dostojny senacie, szanowni pracownicy Politechniki Białostockiej, ekscelencje, dostojni goście, szanowni studenci. Politechnika Białostocka jest jednym z kluczowych ośrodków bogatych w sukcesy, który funkcjonuje w naszym regionie. Politechnika Białostocka ma ogromny wpływ na rozwój naszego województwa, choćby poprzez kształcenie czy też realizowanie różnego rodzaju projektów. Stworzyliście państwo tutaj wspaniałe miejsce do
rozwoju przez studentów ich osobistych i zawodowych pasji. I tego wam bardzo serdecznie, z całego serca gratuluję. Bardzo też jestem zaszczycony, że reprezentuję zarząd, który może współpracować z Politechniką Białostocką w wielu projektach. Wspieramy Politechnikę nie tylko przekazując środki na choćby badania czy rozwój w ramach funduszy europejskich, którymi zarządzamy, ale wspieramy też środki z budżetu województwa, choćby na takie przedsięwzięcia jak konferencje naukowe, ale i takie mniej ważne, ale bardzo istotne z punktu widzenia studentów, jak wspomniane Juvenalia, czy też Uniwersytet Dziecięcy. No jest różnica. Uniwersytet Trzeciego Wieku też wspieramy jako Urząd Marszałkowski. Szanowni Państwo, oczywiście dużo jest jeszcze projektów i dużo przedsięwzięć przed nami. Ja tylko chciałbym wspomnieć choćby o Xylopolis, czyli projekcie strategicznym, który właśnie wspólnie z Politechniką Białostocką będziemy realizowali. Mam nadzieję, że już niedługo dojdzie do nas ta pozytywna decyzja o uzupełnieniu pieniędzy unijnych poprzez pieniądze z budżetu państwa. Ale też cieszę się, że możemy wspierać Politechnikę Białostocką w innych przedsięwzięciach i mam nadzieję, że niedługo też ta dobra wiadomość już się pojawi i będziemy się cieszyli ze środków na wsparcie budowy hali, tak oczekiwanej od 2006 roku, nie tylko w mieście Białystok, ale też myślę w całym naszym regionie. Także, Szanowni Państwo, ja oczywiście deklaruję w imieniu własnym całego Zarządu Województwa Podlaskiego dalsze wsparcie i chęć współpracy, zacieśniania tej współpracy na wszelkich polach, jakie tylko możemy sobie wyobrazić, od dydaktyki, nauki, poprzez wsparcie finansowe, ale też i inne działania, które mają na celu rozwój naszego województwa. A studentom w nowym roku życzę oczywiście wielu sukcesów, spełnienia swoich marzeń, ale też i bardzo dobrej atmosfery, jeśli chodzi o Politechnikę, która została tutaj stworzona wspólnie właśnie z kadrą naukową. Serdecznie gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Panie marszałku, serdecznie dziękujemy za te ciepłe słowa. Teraz proszę o zabranie głosu pana doktora habilitowanego Tadeusza Tyskolaskiego, profesora Uniwersytetu Białymstoku, prezydenta miasta Białegostoku. Magnificencjo, pani rektor, wysoki senacie, wszyscy szanowni goście tutaj przywitani in pleno titulo, no i drodzy studenci. Ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na tę wspaniałą uroczystość. Oczywiście chcę powiedzieć, że akademickość jest to cecha, która dla miasta Białegostoku jest niezwykle ważna i cenna. Szanowni Państwo, niestety liczba studentów w ostatnich latach spadła. Nie jest to, jest to czynnik obiektywny tak naprawdę, wynikający z dwóch rzeczy. Po pierwsze jest to oczywiście demografia, czyli mniej urodzeń, a z drugiej strony jest to też to, że na przykład 15-20 lat temu mieliśmy bardzo dużo studentów zaocznych. Uczyli się ci, którzy kiedyś, wiele lat temu, studiów skończyć nie mogli. No i ten odłożony popyt już się skończył. Szanowni Państwo, wiele było tutaj rzeczy bardzo ciekawych, bardzo pozytywnych, no ale też musimy spojrzeć pewnej prawdzie w oczy. Ja jestem ekonomistą. Chcę powiedzieć tak, że po pierwsze, jeżeli chodzi o kadry, to oczywiście bardzo mocno korzystamy z kadr. Ja sam jestem pracownikiem uniwersytetu. Pan doktor Musiuk, pracownikiem Politechniki, mój zastępca. Jest tutaj obecny doktor Waligura, pracownik uniwersytetu. Doktor Jacek Brzozowski, pracownik uniwersytetu. Ale też cały BOF, Białostocki Obszar Funkcjonalny, to tam w większości pracownicy
uniwersytetu czy też politechniki, a więc czyli gospodarka czerpie z kadr. Z tym, że staliśmy się w dużej mierze dwuetatowcami. Proszę Państwa, 10 lat temu, jestem ekonomistą, więc porównam pewne liczby. 10 lat temu asystent zarabiał 56% średniej krajowej. W tej chwili zarabia 51%. To jest 5 punktów procentowych mniej. Adiunkt 10 lat temu zarabiał 88% średniej krajowej. W tej chwili zarabia 62% średniej krajowej. Teraz profesor uczelniany, ja jestem w tej grupie, tu chyba muszę przeprosić swoich kolegów profesorów, bo może to przez to, że jestem w tej grupie, ta grupa straciła najwięcej. 10 lat temu to było 116% średniej krajowej. W tej chwili jest to 85% średniej krajowej, czyli 31 punktów procentowych mniej. I jedyna grupa, która jest powyżej średniej krajowej, to są profesorowie zwyczajni, ale też stracili. 10 lat temu to było 124% średniej krajowej, w tej chwili jest to 103% średniej krajowej, czyli 21 punktów procentowych mniej. Więc trudno jest zachęcić młodych ludzi, którzy kończą uczelnię, żeby na tej uczelni pozostali, bo trudno jest po prostu z tej pensji przeżyć i albo się szuka innego zatrudnienia, żeby dorobić, albo po prostu idzie się do przemysłu. Ale też mam dobrą informację dla wszystkich, którzy kończą uczelnię. Otóż miasto Białystok buduje w tej chwili niedaleko stąd 192 mieszkania. To na mój wniosek, a za aprobatą Rady Miasta pod przewodnictwem obecnego tutaj przewodniczącego Łukasza Prokoryma, Rada Miasta zgodziła się, że do 50%, czyli do 91 mieszkań będzie przekazanych najlepszym absolwentom uczelni wyższych. Już niedługo będzie ten program ogłoszony, w tym sensie, że niedługo będzie można aplikować. No, tutaj pierwszym warunkiem jest średnia 4,75 ze studiów. Drugie oczywiście zamieszkiwanie i zatrudnienie na etat w Białymstoku. To jest, myślę, że program, który zachęci do tego, żeby z jednej strony nie wyjeżdżać z Białegostoku, z drugiej strony, żeby najlepsi do tego Białegostoku przyjechali. Nie mogę mówić zbyt długo, bo jestem tutaj tylko gościem jeszcze, ale do studentów. Słuchajcie, wy się często obawiacie profesorów i tak dalej, a wam udowodnię na pewnej anegdocie, że profesor też człowiek. Otóż wchodzi profesor do sali, jest duża grupa osób, zamknięte okna, mówi: otwórzcie okna, orłów tu nie ma, nikt nie wyfrunie. Kończy się wykład, a student mówi: a pan profesor też drzwiami? Także to też jesteśmy tylko ludźmi, kochani, więc nie bójcie się nas. Naprawdę chcemy być waszymi przyjaciółmi, a przy okazji czegoś was nauczyć dla dobra was, dla dobra naszych małych ojczyzn, tak jak Białegostoku, i dla dobra naszej wielkiej ojczyzny. A na koniec mam taki wniosek racjonalizatorski dla dobra środowiska i naszego zdrowia. To jest bardzo mocna klimatyzacja. Nas tu wywieje z tego pierwszego rzędu. Jakby można ją było troszeczkę zmniejszyć, to byłbym bardzo wdzięczny. Dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie. Wniosek racjonalizatorski oczywiście będzie pewnie spełniony, a czas jeszcze na jednego naszego gościa, który jest zdecydowanie propagatorem sportu, nie tylko posłem na Sejm. Zapraszam na przedmównicę pana Mieczysława Kazimierza Baszkę. Szanowna pani rektor, dostojny senacie, ekscelencje, wszyscy w tytułach, stanowiskach, drodzy studenci. Ja nie jestem takim pesymistą jak prezydent. Wartość nie mierzy się czasami pieniędzmi, ale wartością człowieka i jego wiedzą. Ale środki finansowe, płatnicze są zawsze też
muszą być dla każdego. Ja ze swojej strony chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wykładowcom, dla pani rektor na czele, że wasza uczelnia Politechnika Białostocka jest bardzo znana. Poświęcacie bardzo dużo kształceniu i przygotowywaniu młodego pokolenia w te zasoby wiedzy, żeby one im przydały się w dalszym kształtowaniu swojej osobowości i zebrania jak największej wiedzy na przyszłość, ale też mogli później przekazać jeszcze młodszym swoim koleżankom czy kolegom. To jest bardzo ważne każdego młodego człowieka, bo znając sytuację u każdego, czasami są chwile trudne, chwile załamania, ale pamiętajcie, drodzy studenci, jeżeli pan profesor czy wykładowca, czy na zajęciach od was wymaga, czasami zdarza się, lekką uwagę wam zwraca, to proszę się nie obrażać. A wiecie dlaczego? Bo dla nich, dla profesorów, dla wykładowców, na was im zależy. Bo jeżeli nie będą od was wymagać i sobie róbca co chceta, to nie będzie to Politechnika, tylko to będą taka uczelnie, niektóre w naszym Białymstoku były promowane przez lata. Ja jako wicemarszałek bardzo mocno promowałem studia techniczne, szkoły techniczne, żeby doposażyć. A były bardzo trudne czasy też, nie było zrozumienia, żeby w szkolnictwo techniczne inwestować. I z tego miejsca bardzo chciałbym podkreślić, że te środki finansowe, które pani rektor zdobywa, to one z pożytkiem dla każdego studenta i dla nas wszystkich. Przedsiębiorcy najlepiej wiedzą, jakie kadry potrzebują. Oni potrzebują, żeby przyszli do nich do pracy i praktycznie byliście przygotowani do objęcia różnych stanowisk i funkcji. Ale to, żeby to przyjąć, to trzeba mieć, zawsze liczyć na waszych starszych przyjaciół, doświadczonych, bo to bardzo zawsze w każdej chwili trzeba pamiętać, kto was uczył w szkole podstawowej, w szkole średniej, czy wymagał, czy nie wymagał. Bo Politechnika Białostocka to jest dla studentów, dla uczniów, którzy kończą szkołę średnią, jest ona poprzeczką, taką większą poprzeczką. I tą poprzeczkę zawsze trzeba podwyższać, ale też jak najwięcej studentów, żeby kształciło się na uczelni. Ja ze swojej tak strony, że jak podwójnej roli występuję jako wiceprzewodniczący Komisji Sportu Turystyki, drugą kadencję w Sejmie, ale też jako prezes krajowy od półtora roku Ludowe Zespoły Sportowe. To jest potęga i chwała. Chciałbym bardzo wam, studenci, podkreślić, wam przypomnieć i historię zawsze znajdźcie waszych ambitnych, najwspanialszych studentów. A w sporcie to macie, Politechnika Białostocka jest dumna, że ma olimpijczyka, złotego medalisty z Igrzysk Olimpijskich w Tokio, Wojtka Nowickiego, Klub Sportowy Podlasie. I to między innymi też przez te lata inspirowało mnie, żeby w uczelniach, a w szczególności w Politechnice, pamiętacie jeszcze, był profesor Bołtyk bodajże, jak pamiętam, on marzyło się o hali sportowej. Marzenia po 20 chyba latach, 22, zaczynają się spełniać. A to wszystko po to, żeby infrastruktura też uczelniana była ta, jako na ćwiczenia, na zajęcia, pracownie, żeby był bardzo nowoczesny, ale też infrastruktura sportowa potrzebna. I tu od 3 lat rozpoczęliśmy wielkie rozmowy na temat kompleks boisk, ale nie ukrywaliśmy, że
iść trzeba tym tematyką, żeby przygotować raz nareszcie halę widowiskowo-sportową w północno-wschodniej Polsce. A to jest tu Białystok, stolica województwa podlaskiego. Pani rektor, bardzo dziękuję za wielkie zaangażowanie i wielką odwagę. Ja już z niektórymi rozmawiałem rektorami. Nie wierzono, że będą kompleks. Będzie, bo kompleks boisk nie będzie. No nie, zobaczymy, czy wam to się uda. Ale to, co pani rektor ze swoim zespołem robi, to jest strzał w dziesiątkę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, panie pośle. Szanowni państwo, wszystkim naszym mówcom dziękujemy za bardzo ciepłe słowa skierowane do naszej społeczności na początek nowego roku akademickiego. Chciałbym jeszcze dodać, że listy gratulacyjne oprócz pana premiera i ministra edukacji i nauki przysłali m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego pan Krzysztof Jurgiel, poseł na Sejm RP pan Jarosław Zieliński, prezes Głównego Urzędu Miar, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, rektorzy takich politechnik jak Gdańska, Krakowska, Rzeszowska czy Warszawska, rektor Szkoły Głównej Handlowej, ale też rektorzy komendanci Akademii Marynarki Wojennej czy Wojskowej Akademii Technicznej. A teraz proszę prorektora do spraw studenckich, profesora Jarosława Szustę, o przeprowadzenie immatrykulacji studentów Politechniki Białostockiej. Do immatrykulacji zostali wytypowani reprezentanci 6 wydziałów Politechniki Białostockiej. To studenci pierwszego roku, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach przeprowadzonych egzaminów oraz postępowań kwalifikacyjnych. Proszę następujących studentów o wystąpienie i ustawienie się przed podium. Z Wydziału Architektury Juliannę Masalską, Mateusza Krystiana Antoniuka. Z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Aleksandrę Pikutin, Gabriela Turowskiego. Z Wydziału Elektrycznego Gabrielę Olizarowicz, Mateusza Łabieńca. Z Wydziału Informatyki Ewę Szklarzewską, Łukasza Kucikowicza. Z Wydziału Mechanicznego Emilię Drzewińską, Krzysztofa Romańczuka. I z Wydziału Inżynierii Zarządzania Hannę Grodzką i Huberta Baranowskiego. Proszę wszystkich o powstanie, a studentów o powtarzanie roty ślubowania. Wstępując do grona społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej, ślubuję uroczyście zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności w celu kształtowania mojej osobowości i kwalifikacji zawodowych. Przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego. Okazywać szacunek pracownikom uczelni. Oraz szanować jej imię. Postępować godnie i uczciwie. Mieć szacunek dla tradycji akademickiej. Oraz dbać o dobre imię Politechniki Białostockiej. Zapraszam jej magnificencję rektor do immatrykulacji.
Proszę Państwa, na widownię o zajęcie miejsc, a władze uczelni i studentów o pozostanie do pamiątkowego zdjęcia. Dziękuję pani rektor oraz prorektorowi do spraw studenckich za przeprowadzenie immatrykulacji studentów Politechniki Białostockiej. Do mównicy zapraszam prorektora do spraw nauki, profesora Marka Krętowskiego i proszę o przeprowadzenie aktu immatrykulacji doktorantów Politechniki Białostockiej. Od 2019 roku nasza uczelnia kształci doktorantów w ramach Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej. Przyjęty w niej program kształcenia realizowany jest w 7 dyscyplinach naukowych. Bardzo proszę doktorantów reprezentujących poszczególne dyscypliny o ustawienie się przed podium. Pan magister Mateusz Sumorek, dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz technologie kosmiczne. Pan magister inżynier Artur Berliński, dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport. Pan magister inżynier Michał Falkowski, dyscyplina inżynieria mechaniczna. Pani magister inżynier Natalia Kowalczyk, dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Pani magister Julita Ostaszewska, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości. Proszę wszystkich o powstanie, a doktorantów o powtarzanie roty ślubowania. Wstępując do wspólnoty doktorantów Politechniki Białostockiej, ślubuję uroczyście zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności oraz kształcić umysł i charakter do twórczej i odpowiedzialnej pracy naukowej, przestrzegać zasad współżycia i współtworzyć atmosferę przyjaźni i solidarności w środowisku akademickim. Postępować godnie i uczciwie. Dbać o dobre imię Politechniki Białostockiej i szanować tradycję uczelni. Zapraszam jej magnificencję rektor do immatrykulacji doktorantów. Proszę Państwa, na widowni o zajęcie miejsc, a władze uczelni i studentów o pozostanie do pamiątkowego zdjęcia. Dziękuję pani rektor oraz prorektorowi do spraw nauki za przeprowadzenie immatrykulacji doktorantów Politechniki Białostockiej. Proszę Państwa o powrót na zajmowane miejsce. Proszę prorektor do spraw współpracy międzynarodowej, profesor Dorotę Annę Krawczyk, o powitanie w naszym gronie przedstawicieli studentów z zagranicy, którzy rozpoczynają studia w Politechnice Białostockiej. Wśród studentów Politechniki Białostockiej mamy grupę młodych ludzi, którzy na studia w naszej uczelni przyjechali z zagranicy. Pragnę dzisiaj wyróżnić i przedstawić kilkoro z nich. Wymienionych studentów bardzo proszę o wystąpienie, ustawienie się przed podium. Mention students, please step forward and take a place in front of the podium.
Mr. Ninian Bendas from Algeria, Mr. Daya Lunes from Algeria, Mrs. Chang Song from China, Mr. Yang Wang from China, Mr. Yan Xing Xiang from China, Mrs. Isabella de Jong from the Netherlands i pani Krystyna Andriw z Ukrainy. Zapraszam jej magnificencję rektor do wręczenia listów powitalnych. Chwilę na pamiątkowe zdjęcie. Dear international students, we warmly welcome you to the Białystok University of Technology. I wish that you will stay happy and will have a successful time here. I hope that you are ready to embrace your new phase of your education and that you will enjoy staying at Białystok University of Technology and in our beautiful city. Thank you for all and please come back to your seats. You've done it before, so thank you so much. Dziękuję pani rektor oraz pani korektor do spraw współpracy międzynarodowej za powitanie w naszym gronie przedstawicieli studentów z zagranicy, którzy rozpoczynają studia w Politechnice Białostockiej. Wspólnotę akademicką Politechniki Białostockiej współtworzą także uczniowie i nauczyciele Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Proszę prorektor do spraw kształcenia, doktor habilitowaną Agnieszkę Dawidzińską-Głębocką, profesor Politechniki Białostockiej, o powitanie przedstawicieli klas pierwszych naszego liceum w gronie wspólnoty akademickiej. Zapraszam przed podium uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej Macieja Karpa, Annę Zajkowską, Antoniego Chorodyńskiego, Zuzannę Łapińską. Życzę Wam, żeby czas spędzony w murach Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej był okresem intensywnego zdobywania wiedzy. Starajcie się także rozwijać własne pasje i zainteresowania. Niech fakt, że znajdujecie się w murach uczelni technicznej, zainspiruje Was do poszukiwania samodzielnych rozwiązań. Bądźcie kreatywni i odważni w podejmowaniu wyzwań. Życzę Wam oraz całej społeczności Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej pomyślnego roku szkolnego. Zapraszam jej magnificencję, rektor, do wręczenia listów powitalnych. Jeszcze chwila na pamiątkowe zdjęcie.
doktorantom i uczniom, którzy rozpoczną swoją naukę w Politechnice Białostockiej. Dziękuję, że wybraliście właśnie naszą uczelnię. Życzę Wam wiele wytrwałości i zapału do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. I mam nadzieję, że studia w naszej uczelni spełnią Wasze oczekiwania. Rok akademicki 2023-2024 ogłaszam za otwarty. Zajęcie miejsc. Czas na oddanie głosu studentom Politechniki Białostockiej. Zapraszam przed mównicę i proszę o zabranie głosu przewodniczącego Parlamentu Studentów Politechniki Białostockiej Adriana Twardowskiego. Magnificencjo, Wysoki Senacie, Szanowni Goście. 25 wieków temu Heraklit z Efezu powiedział: jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Rozpoczęcie nowego roku akademickiego dla nas studentów wiąże się właśnie ze zmianą. Najwięcej zmian doświadczają nowo przyjęci studenci pierwszego roku. To oni, stając się studentami naszej uczelni, zmienili szkołę, w której się uczą. Często również zmieniali miejsce zamieszkania, wyprowadzając się od swoich rodziców, a za chwilę zmienią swoje środowisko, poznając nowych kolegów i koleżanki w swoich grupach. Ale właśnie ta zmiana, chociaż stresująca, czasami wręcz straszna, staje się fundamentem naszego rozwoju, bo nie będzie rozwoju tam, gdzie nie ma żadnej zmiany. Jeżeli coś się nie zmienia, to stoi, a w dzisiejszych czasach, jeżeli coś stoi, to się cofa. Dlatego z tego miejsca chcę powiedzieć: studenci i studentki Politechniki Białostockiej, nie uciekajcie od zmiany, a wykorzystajcie ją. Wykorzystajcie ją jak trampolinę, by sięgnąć wyżej i chwycić swoje marzenia, by tworzyć i zmieniać świat wokół siebie, bo granice waszych możliwości są dopiero tam, gdzie sami je sobie ustalicie. Zapewne dla niektórych słowa o chwytaniu marzeń będą przesadzone, ale jeszcze rok temu, nie inaczej jak właśnie marzenie, wielu odpowiedziało na pytanie Juvenalia. A dzisiaj? Dzisiaj już wiemy. Wiemy, że do wielkiego rozwoju, do wyznaczenia nowych standardów wystarczyła garstka naszych studentów, którzy z ideą w sercu stanęli naprzeciw zmianom. I nie jest to jedyny przykład. Kolejny czeka tuż za rogiem, bo właśnie jako marzenie, gdy o nim rozmawialiśmy, widzieliśmy projekt stworzenia dla naszych studentów pierwszego roku całodniowych szkoleń integracji, przywitanie znanego bardziej z amerykańskich filmów niż realiów polskiej uczelni. I choć wcale nie tak dawno pojawiło się w naszych sercach to marzenie, to właśnie kończymy je spełniać w ten poniedziałek. Dlatego studenci i studentki, zwracam się do Was. Nie bójcie się zmian, nie uciekajcie przed nimi, a wykorzystajcie je, a potem sami stańcie się ich źródłem. Bo to właśnie wy, zmieniając świat wokół siebie, projektujecie i budujecie naszą przyszłość. Dziękuję.
Dziękuję Adrianowi Twardowskiemu, przewodniczącemu Parlamentu Studentów Politechniki Białostockiej. W imieniu samorządu doktorantów Politechniki Białostockiej głos zabierze jego przewodniczący, magister inżynier Piotr Golonko. Magnificencjo, rektorzy, Wysoki Senacie i szanowni goście. Dzisiejszy dzień rozpoczyna nowy rozdział w życiu studentów i doktorantów. Jest początkiem zarówno wyzwań, jak i sukcesów, jak i wielu wyrzeczeń do nich prowadzących. Rozpoczyna czas intensywnej pracy i nauki, dążąc do osiągnięcia kolejnych kamieni milowych wyznaczających coraz wyższe poziomy naszej wiedzy i kompetencji społecznych. Nie zapominajmy, iż zarówno my, jak i nasze działania nie są zawieszone w próżni. Współczesna nauka to wyścig, to potężny przemysł intelektu, idei i pomysłów. Jest to miejsce, gdzie wartość jednostki ujawnia się dopiero w prężnym i zgranym zespole, gdzie zbiorowy wysiłek promuje uczelnię, zespół i jednostkę, gdzie wspólny sukces na każdym szczeblu jest najwyższą nagrodą nie tylko w znaczeniu naukowym, ale i społecznym. Dbajmy zatem, by nasz rozwój był rozwojem otoczenia, by sukcesy otoczenia były naszymi sukcesami. Pracując razem w świetle wzajemnej pomocy, szacunku i zrozumienia, łatwo sprawdzić, iż niewiele jest celów, których nie da się osiągnąć. Studenci, dziś rozpoczyna się kolejny etap waszej edukacji. Już niedługo znajdziecie odpowiedź na pytanie, kim będziecie po skończeniu studiów. Ważne, abyście zrozumieli, że czas studiów to szansa na poznanie ludzi, nawiązanie kontaktów, wspólne realizowanie projektów. Osobiście mam nadzieję, iż za 5 lat część z was podejmie wyzwanie kontynuacji zdobywania wiedzy w szkole doktorskiej, a reszta odnajdzie się w życiu zawodowym, gdzie umiejętności zdobyte na Politechnice Białostockiej będą procentować. Drodzy doktoranci, jesteście kolejnym rocznikiem szkoły doktorskiej. Ta formuła prowadząca do upragnionego tytułu pozwala na skupienie się na najważniejszym dla nas celu – doktoracie. Będzie on zwieńczeniem ciężkiej pracy i nagrodą otwierającą wiele nowych drzwi w naszej przyszłości. Doktorat to nie tylko podsumowanie pracy naukowej, to również potwierdzenie charakteru człowieka dążącego do wiedzy i zdolnego do poświęceń celem osiągnięcia sukcesu. Życzę doktorantom realizacji ciekawych badań, które chętnie opublikują prestiżowe wydawnictwa naukowe. Życzę wam także milionowych grantów i wytrwałości w oczekiwaniu na sukcesy, które nadejdą, tego jestem pewien, i wzmocnią zarówno was, jak i społeczność Politechniki Białostockiej. Nauczycielom akademickim z kolei życzę, aby satysfakcja z pracy z fantastycznymi młodymi ludźmi dawała energię tak potrzebną w codziennej pracy, a możliwości z kontaktów z młodym pokoleniem była okazją do inicjowania nowych badań, tworzenia oryginalnych konceptów i tworzenia siły największej technicznej uczelni w regionie, jaką jest nasza ponad 70-letnia Politechnika Białostocka. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący za te życzenia skierowane do całej społeczności akademickiej i zapraszam jej magnificencję rektor do przedstawienia gościa honorowego dzisiejszej uroczystości oraz zapowiedź wykładu inauguracyjnego. Szanowni Państwo, w naszej uczelni wiemy, jak ważna jest synergia nauki z biznesem. Umiejętność planowania badań tak, by w ich wyniku wspierane były przedsiębiorstwa w regionie, w kraju i w świecie. Co roku w Urzędzie Patentowym RP zgłaszamy nowe wynalazki z najróżniejszych sfer nauki. Od wykorzystania unikalnej właściwości grzybów leczniczych z Puszczy Białowieskiej w leczeniu zgnilca złośliwego pszczół, przez urządzenia mierzące wpływ światła LED-owego na nasz biorytm, po nowatorskie urządzenia do rehabilitacji stawu nadgarstkowego oraz promieniowo-łokciowego. Każdy wynalazek bliski jest potrzebom zwykłych ludzi. By ściślej współpracować z biznesem, Politechnika Białostocka powołała spółkę celową Instytut Innowacji i Technologii, który uzyskał status Centrum Badawczo-Rozwojowego. To swego rodzaju zewnętrzne laboratorium produkcyjne dla innych przedsiębiorstw. Wśród jego klientów są giganci tacy jak Michelin, IKEA, Mleko Vita, Mlekpol i wiele innych. W naszym kraju od 1992 roku działa Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, stowarzyszenie stworzone w celu wspierania i promowania współpracy między środowiskiem akademickim i gospodarczym. Od września 2020 roku mam zaszczyt stać na czele forum. W stowarzyszeniu naprzemiennie funkcje prezesów pełnią wybitni przedstawiciele świata biznesu i rektorzy uczelni.
Moim znamienitym poprzednikiem był pan Krzysztof Pietraszkiewicz, legenda polskiej bankowości, który przez 20 lat pełnił funkcję prezesa Związku Banków Polskich. To wyjątkowy orędownik działań wspierających rozwój sektora bankowego oraz współdziałania tego sektora z rządem, przedstawicielami polityki i nauki na rzecz innowacyjności i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz krzewienia w społeczeństwie wiedzy ekonomicznej i w zakresie cyberbezpieczeństwa. Pan prezes to także wyjątkowy mówca, uhonorowany tytułem Mistrza Mowy Polskiej. A 29 listopada 2017 roku otrzymał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Godność nadawaną w uczelniach całego świata osobom szczególnie zasłużonym. O wygłoszenie wykładu inauguracyjnego pod tytułem Gospodarka i nauka, mierzyć się z wyzwaniami, wykorzystywać szanse, poproszę teraz naszego czcigodnego gościa, wybitnego bankowca, ekonomistę, pana doktora honoris causa Krzysztofa Pietraszkiewicza. Bardzo proszę, panie prezesie. Magnificencjo, a nasza mama, myśmy nazywali mamusia, chodziła do szkoły w Suwałkach do 10 września 1939 roku. Mówię o tej dacie niestety, ponieważ zdecydowali się wyjechać do swoich posiadłości na Wileńszczyznę i tam okrutny los w 1944 roku na oczach mojej wówczas 14-letniej mamy dotknął. Rodzina została zniszczona w tygodniu Wielkiej Nocy. Ale zawsze w wspomnieniach były Suwałki, były Wigry, był ten region i poniekąd to moje wystąpienie chciałbym poświęcić moim rodzicom. W swoim wystąpieniu chciałbym dotknąć tak naprawdę czterech obszarów. Po pierwsze ekonomicznego, pokazując gdzie my jesteśmy. Po drugie przyrodniczego. Po trzecie związanego z technologiami. I po czwarte trochę z zagadnieniami społeczno-prawnymi. Jednocześnie chciałbym zrobić zastrzeżenie. Nie biorę udziału w żadnych wyborach i kampaniach. Wszelkie oceny, jeśli się pojawią, to będą to oceny moje na podstawie 40 paru lat aktywności zawodowej. Zacznę może Kopernikiem, bo to jest akurat rok Kopernika, a przyszły rok został ogłoszony rokiem edukacji ekonomicznej. 500 lat temu, prawie dokładnie, w kolejnej wersji traktatu monetarnego Mikołaj Kopernik we wstępie napisał 500 lat temu, że ludzkość jest doświadczana boleśnie wieloma plagami. Pierwsza plaga to plaga niezgody. Druga plaga to plaga zarazy. Dzisiaj powiedzielibyśmy pandemii. Trzecia plaga to plaga wyjałowienia gleby. I czwarta plaga, taka, której nie dostrzegamy, czasami nawet się cieszymy, trochę interpretuję Kopernika, proszę wybaczyć, to plaga psucia pieniądza. Proszę Państwa, 500 lat temu.
Co nam to wszystko przypomina? Można równie dobrze powiedzieć rok 2020, 2021, 2023. Dlatego dotykać będę tych w swoim wystąpieniu zagadnień. Jeśli Państwo pozwolicie, to... O! Najpierw chciałbym powiedzieć, że jesteśmy krajem sukcesu. Tak jak tutaj siedzimy, nasi dziadkowie, nasi rodzice, naprawdę mamy powód do dumy. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, nasz PKB wzrósł prawie trzykrotnie, dokładnie 2,8 w stosunku do roku 89. To jest ogromny postęp. Proszę Państwa, warto zobaczyć w wielkościach bezwzględnych, że to jest już ponad 3 biliony złotych. I również chciałbym powiedzieć, że w ramach szeroko rozumianej Unii Europejskiej on także wzrasta, ale wzrasta jeszcze mocniej, jeśli weźmiemy pod uwagę 5-6 wiodących gospodarek. Czyli można powiedzieć, naprawdę mamy prawo do dumy, powinniśmy się cieszyć. Nasi dziadkowie, nasi rodzice wykonali ogromną pracę i było to następstwem dobrych decyzji strategicznych. Przystąpienia do Unii Europejskiej, przystąpienia do NATO, przystąpienia do Rady Europy, korzystanie zarówno z siły wewnętrznej, z innowacyjności, twórczości naszych obywateli, przedsiębiorców, ale także ze środków, z których korzystamy, będąc we wspólnocie europejskiej. To właśnie tutaj na tym wykresie pokazuje, jak wzrasta nasz udział wśród tych największych gospodarek, aż do 6,7 nasz udział naszego PKB, a w całej Unii ponad 4, a startowaliśmy z 3,4 punkty procentowe. Ale tam w tym wstępie, w tym slajdzie wprowadzającym było powiedziane, jesteśmy krajem sukcesu, ale niestety byliśmy w szczególności nadal krajem wysokiego odpływu ludności i jednocześnie bardzo poważnych problemów demograficznych. Ale również jesteśmy krajem bardzo poważnych problemów gospodarczych i problemów środowiskowych. Jesteśmy bowiem krajem, który kontrybuuje, jeśli chodzi o zanieczyszczenie, bardzo mocno. Jesteśmy tutaj w pierwszej czwórce krajów europejskich i jesteśmy krajem o bardzo niskiej efektywności energetycznej. Nie mówię tego, żeby kogokolwiek denerwować. Co do tego się umówmy. Mówię o tym, żeby pokazać, w którym miejscu jesteśmy. Mamy sukcesy i mamy problemy nie tylko krajowe, ale mamy problemy globalne, bo ten drugi obraz pokazuje nagromadzenie plastiku pływającego po oceanie, który jest około 7 razy ta wyspa większa niż obszar Polski. Ale chcę jeszcze pokazać Państwu, czy uzmysłowić jeszcze jedną rzecz. Każdego roku właśnie dla Państwa w tym regionie, w którym możecie powiedzieć, to nas nie dotyczy i poniekąd to jest prawda. Każdego roku z powierzchni ziemi znika bezpowrotnie obszar lasów większy niż terytorium Polski. Każdego roku. Dlatego w tym środowisku, środowisku nauki, ale w środowisku także gospodarki, ośmielam się mówić o tym, ponieważ jak pokazują badania, bardzo wiele osób mówi, to nas nie dotyczy. To nie my, to Amerykanie, to Chińczycy, to Niemcy, to Brytyjczycy, bo faktem jest, że najbardziej zaawansowane technologicznie kraje przyczyniły się do i przyczyniają się nadal jeszcze do niszczenia naszego środowiska. Stąd pragnę tylko zwrócić uwagę, że to nie jest problem kogoś tam. Jeśli mamy odpowiedzialnie mówić o naszych dzieciach i o przyszłości naszych wnuków, na nas spoczywa także obowiązek strategicznego porozumienia w tej sprawie. I uważam, że porozumienie z Glasgow
przygotowane przez IPCC, czyli Międzyrządową Komisję do Spraw Klimatycznych, jest ważnym porozumieniem, które powinno być znane wszystkim pracownikom nauki, ale przede wszystkim studentom i młodym pracownikom nauki, bo tu będą zadania do wykonania. Proszę Państwa, gdybyśmy chcieli jako ludzkość na Ziemi żyć na poziomie przeciętnego obywatela Stanów Zjednoczonych, to brakuje nam 5 kul ziemskich. Po paru miesiącach każdego roku Ziemia pod wpływem eksploatacji przez nas ludzi traci zdolność odtwarzania swoich zasobów w sposób naturalny. I tu już więcej się nie będę rozwodził. Jest więcej ludzi świetnie przygotowanych. Gorąco polecam ostatni, najnowszy wykład dosłownie sprzed kilku dni profesora Szymona Malinowskiego, wygłoszony akurat w Politechnice Warszawskiej, ale on będzie dostępny. Więc gorąco rekomenduję, tam są dowody z najświeższych opracowań, najświeższych raportów. Druga sprawa. Jesteśmy, jeszcze raz powtarzam, krajem sukcesu. Mamy prawo do dumy. Ale prawda jest taka, że nakłady inwestycyjne w Polsce są na jednym z najniższych poziomów. A co to oznacza w praktyce? To oznacza, że za jakiś czas będziemy stopniowo, ale nieubłagalnie tracić zdolność konkurencyjną naszej gospodarki. I dlatego, szanowni Państwo, do wszystkich tych, którzy są politykami lub którzy będą politykami, ale tak naprawdę do wszystkich ludzi dobrej woli. W obszarze nakładów na naukę, w obszarze nakładów na inwestycje, tworzenia dobrego środowiska dla działań innowacyjnych, musimy podjąć decyzję. Przypomina mi się w tym względzie pewien dowcip, a właściwie nie dowcip, to się zdarzyło. Kiedy w 1978 roku promowałem nowy system stypendialny, bo była wysoka inflacja i studenci już naprawdę nie mogli się utrzymywać, niektórzy ze stypendiów socjalnych, rozplakatowaliśmy w całej Polsce z kolegami z różnych tutaj frakcji plakaty "Nic o nas, bez nas" i "Trzeba po prostu dokonać zmian". I wtedy pewien dowcipniś w moim instytucie, w Uniwersytecie Wrocławskim, napisał na tych plakatach dwie takie interwencje. Podjął. Przed O, czyli "nic o nas, bez nas", dopisał P, a przed "nas" małą laseczkę i wyszło z NM. Brzmiało to "nic po nas, bez mas". Otóż do wszystkich polityków, do wszystkich studentów, do wszystkich państwa, którym leży na sercu pomyślność polskiej gospodarki, zwracam się o to, żeby podjąć strategiczną decyzję i naprawdę w obszarze badań, w obszarze modernizacji, restrukturyzacji, spokojnej, ale konsekwentnej. Ja nie namawiam do rewolucji. Podjąć decyzję, bo nie da się rozwiązać żadnego poważnego problemu w Polsce i w świecie bez współdziałania świata nauki, ze światem gospodarki, ze światem administracji i polityki. I moim zdaniem pani profesor, magnificencjo, szefowo Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, myślę, że musimy wszyscy taką pracę podjąć, ale nie samo środowisko naukowe, bo to za mało. Musi być po prostu w tej sprawie znacznie szersze porozumienie. Proszę Państwa, powiedziałem, że będę mówił trochę także o polityce. Jesteśmy mistrzami świata, jeśli chodzi o ilość przepisów prawnych. Proszę Państwa, gdyby z tego tytułu wychodziły miliardy złotych czy dolarów, to bylibyśmy bardzo bogatym krajem. 32, 33, 31 tysięcy stron przepisów, 125 stron dziennie. Nikt się w tym nie połapie. Czy może być inaczej? Może być. Są kraje takie jak Szwecja czy inne, które wydają 3000 stron przepisów rocznie. I też żyją, zdaje się, że całkiem nieźle. W związku z tym to na pewno jest zadanie dla uczonych, dla także polityków.
Proszę Państwa, polska gospodarka nie jest innowacyjna. I ci, którzy to analizują, badają według standardów krajowych, międzynarodowych, muszą to po prostu dostrzec i zobaczyć, jak wiele mamy do wykonania. Także oczywiście wydajność pracy w polskiej gospodarce, produktywność jest znacząco mniejsza. Czy dokonuje się tutaj jakiś postęp? Czy dokonał się? Oczywiście tak, ale ten postęp jest nadal niewielki. Proszę Państwa, dlaczego o tym ośmielam się mówić? Ośmielam się o tym mówić, ponieważ kolejna rewolucja przemysłowa będzie się działa w znacznie krótszym czasie. Zwykle mierzyliśmy to pierwsze 40 lat pierwszej rewolucji, drugiej i trzeciej, patrząc, jak się zmieniało PKB. Najpierw to było w pierwszych 40 latach 16, później 64, później 108. Teraz się przewiduje, że to tempo będzie znacznie szybsze i dlatego, że postęp technologiczny odbył się i odbywa się w bardzo szybkim tempie. Jakie obszary tutaj będą krytyczne? To oczywiście internet rzeczy, blockchain, sprawa nanotechnologii, dronów, fotowoltaiki, telekomunikacji, zarządzanie wielkimi zasobami danych, inżynieria genetyczna, robotyka, także sztuczna inteligencja, która stała się właśnie w ostatnich kilku kwartałach sprawą dla nas wszystkich bardzo istotną. Ale nakłady, proszę zobaczyć, jak ogromnie wzrastają nakłady w świecie. To się przewiduje, że z 2018 roku było to 350 miliardów dolarów, a w roku 2025, czyli już go dotykamy właściwie, ten rok 2025 już zapukał do drzwi praktycznie, 3 biliony 200 miliardów. To tutaj, proszę Państwa, są szanse. Czy to są szanse krajowe, czy szanse międzynarodowe? Tak, to tutaj są ogromne szanse. Silnym atutem polskiej gospodarki jest liczba osób z wyższym wykształceniem, wykształconych. Oczywiście, proszę Państwa, nie jest tajemnicą, mówimy, że to kształcenie bywa na różnym poziomie, ale fakt pozostaje faktem. To jest wielki potencjał i nie należy po prostu z takich działań związanych z kształceniem rezygnować. Co prawda troską nas wszystkich napawa to, że wielu inżynierów czy absolwentów pierwszego stopnia nie chce kontynuować nauki, ale moim zdaniem trzeba będzie to przełamać i na pewno, i to jest do dyskusji z władzami zarówno samorządowymi, jak i władzami państwowymi. Kiedy słucham wypowiedzi prezesów firm najbardziej zaawansowanych technologicznie, to jaki obraz się dzieje? Firmy zamawiają dla swoich pracowników specjalne studia podyplomowe po to, żeby przygotować całą załogę do kolejnej fazy konkurencji na rynku krajowym i na rynkach międzynarodowych. To jest bardzo ciekawa sprawa. Być może zastosowanie sztucznej inteligencji, gospodarki 4.0 będzie wymagało z konieczności przekształcenia, dokształcenia całej załogi każdego zakładu pracy. Jest oczywiście pewna specyfika Polski, z którą musimy się zmierzyć. To jest rozdrobnienie polskiej przedsiębiorczości. I z jednej strony mówiłem o większych, dużych czy wielkich zakładach, czy średnich zakładach, ale jak możemy wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa? One są przedsiębiorstwami o niskim poziomie skapitalizowania w Polsce, kiedy spojrzymy na polskie przedsiębiorstwa na tle przedsiębiorstw europejskich. I to jest sprawa do rozpatrywania. Między innymi myślę, że na Politechnice Białostockiej, także tam, gdzie Państwo na Wydziale Zarządzania czy innym możecie ewentualnie wesprzeć w postaci pewnego sposobu kształcenia specjalnego mikro i małych przedsiębiorców. Polska niewątpliwie w zakresie sztucznej inteligencji, w zakresie robotyki, inteligentnych ubrań, kosmonautyki. Może ktoś powiedzieć, nie, no oszalał.
Nie, proszę Państwa, kilkaset przedsiębiorstw w Polsce naprawdę operuje i działa z wielkimi sukcesami. To jest rozwój technologii chmurowych, ale także inteligentne miasta i tutaj mamy się czym już pochwalić w wielu przypadkach. I to jest super sytuacja, gdzie po prostu miasta współpracują z uczelniami czy też samorządy wojewódzkie. To tylko potwierdza, co powiedziałem, jaki jest poziom nakładów w Polsce na badania i rozwój. Nie będę się rozwodził. Proszę Państwa, postęp w cyfryzacji kraju. Osiągnęliśmy ogromnie wiele. Dlaczego się ośmielam na ten temat mówić? 27-28 lat temu polscy inżynierowie, polscy ekonomiści, polscy prawnicy, polscy specjaliści od telekomunikacji zdecydowali się na transformację pewnego ważnego segmentu polskiej gospodarki. Mówię o finansach, o bankowości. Dzisiaj wśród 30 najbardziej zaawansowanych banków w świecie 5 to banki z Polski. To nie są banki najbogatsze, ale technologicznie są najbardziej zaawansowane. To dlatego też możemy powiedzieć, że zmieniamy polską administrację, bo bardzo wielu ludzi, którzy przeszli te zmiany w polskiej bankowości, przeszło do administracji państwowej bądź administracji samorządowej. Wiemy, jak to robić. To jest namacalny dowód, że potrafimy zorganizować różne działy gospodarki i zachęcam dlatego do po prostu odwagi. To są różne działy gospodarki, które powinny przejść taką transformację. Musimy nasycić naszą gospodarkę techniką cyfrową. Tutaj nie wszystko się wyświetla, ale to intensywność oświetlenia. W Polsce przypada znacznie mniej robotów i automatów, aniżeli oczywiście w Niemczech, aniżeli we Francji, aniżeli we Włoszech, nie mówiąc już o krajach azjatyckich. I proszę zobaczmy, mamy problemy demograficzne, narastające, czyli z jednej strony musimy się uporać, porozumieć w sprawie polityki imigracyjnej i tu jest ogromna rola do odegrania przez uczelnie. Powinniśmy część absolwentów, część naszych studentów zaprosić do tego, żeby pozostawali na terenie naszego kraju, sformułować rozsądną politykę imigracyjną ponad podziałami. To nie może być przedmiotem walk politycznych czy awantur wręcz politycznych. I z drugiej strony musimy zmieniać naszą gospodarkę, wprowadzając szybciej automaty i roboty po to, byśmy mogli wytrzymać konkurencję, ale także podwyższyć naszą efektywność. Ale tu nie wystarczą zaklęcia. Tu nie wystarczą zaklęcia. Tutaj musi być wykonana ogromna praca. Mówiłem, proszę Państwa, o wysokiej emisji CO2. To jest tylko obraz. Czwarte, trzecie miejsce. Dodatkowo Polska ma najbardziej energochłonny przemysł. Problem polega na tym jeszcze, że to nie jest tylko kwestia rozumnej, wykoncypowanej konieczności, zbadanej, udowodnionej. Tylko problem polega na tym, że nasze przedsiębiorstwa eksportujące, a to jest 20 tysięcy przedsiębiorców, którzy eksportują swoje towary, głównie na rynek Unii Europejskiej, mają 2,5-krotnie wyższy ślad węglowy, aniżeli ich konkurenci z Europy. Czyli za rok, za dwa, za trzy, kiedy wejdą przepisy już twarde związane z ESG, czyli środowisko, sprawy społeczne i sprawy zarządzania, nie będą mogły plasować swoich produktów na niektórych rynkach. I to jest wyzwanie, ale to jest szansa także dla uczelni we współpracy z przedsiębiorstwami. Co możemy zrobić, żeby sprostać wymaganiom, regulacjom, które będą dotyczyły wymogów ESG?
Ktoś mówi i słyszę nieraz, nie, co tam, nie ma co się martwić, przecież takie wielkie kraje, które chcą sprostać wymogom ESG w 2040, czy w 2050, czy w 2060 roku, oni w ogóle nas nie dogonią. Tylko te kraje, wystarczy, że 10% przedsiębiorstw u nich sprosta wymogom ESG. Co to znaczy? Będą korzystać z energii odnawialnej i będą mieli nowoczesne urządzenia i automaty, są w stanie konkurować po prostu z naszymi przedsiębiorcami. Więc nie ma co tego odkładać ad calendas graecas, tylko trzeba po prostu podejmować te działania tak szybko, jak to jest możliwe. Proszę Państwa, pod względem wykorzystania odnawialnych źródeł energii znacząco odstajemy od krajów Unii Europejskiej. Tutaj widać przeciętny poziom korzystania energii, odnawialnych źródeł energii to jest blisko 2%. Polska jest na poziomie 15,6. Plus minus pół punktu procentowego w zależności od miesiąca pomiaru czy kwartału, ale prawda jest po prostu taka, jaka jest. Czy mamy potencjał do tego, żeby to zmienić? Tak, mamy potencjał do tego, żeby to zmienić, także w regionie, w którym się znajdujemy. W jednym rejonie mamy świetną ekspozycję dla fotowoltaiki, w innych regionach mamy świetną ekspozycję do energetyki wiatrowej, w innych regionach mamy świetne warunki do wykorzystywania biomasy. Tylko trzeba to robić rozsądnie, żeby z kolei nie niszczyć środowiska naturalnego. To, co jest istotne, że w latach 2045-50 połowa naszej energii końcowej musi pochodzić z energetyki, z produkcji energii elektrycznej. Z jednej strony musimy zwiększyć produkcję energii w kraju, a z drugiej strony musimy obniżyć spożycie energii per capita. I to jest to wyzwanie dla wszystkich właściwie osób, które zajmują się zarządzaniem i to jest wykonalne. Widać po prostu, jak mocno wzrastać będzie rola energetyki odnawialnej, trochę energetyki atomowej, trochę związanej właśnie także z gazem i innymi nośnikami energii. Proszę Państwa, do tego, żeby to wszystko mogło wystąpić, żebyśmy mogli sprostać tym wymaganiom, potrzebne są solidne nakłady na naukę, na badania, na wdrożenia i współpraca pomiędzy środowiskami naukowymi a gospodarką, ale także potrzebny jest stabilny i mocny system finansowy. Niestety muszę Państwu powiedzieć, że to jest ten drugi obszar, w sprawie którego musi nastąpić porozumienie strategiczne. Jeśli to porozumienie strategiczne nie nastąpi, to proszę mi wierzyć, bazując na swoim doświadczeniu, nie ma szans na konkurencyjność i nie ma szans na spokojny rozwój. To jeszcze kilka spraw dotyczących demografii. Najpierw tylko pokażę, 1/3 populacji polskiej mieszka w mieszkaniach czy domach przeludnionych. To nie jest dobra prognoza dla polskiej demografii. Jeszcze jedną rzecz Państwu powiem, dlaczego ten obszar jest newralgiczny. Nawet gdybyśmy uruchomili kredyty 0%, czyli bez oprocentowania, to 35% naszych rodaków nie ma zdolności kredytowej. Musimy mieć tego świadomość. Specjalnie ten slajd Państwu pozostawiam, bo tam jest opisane, ile osób, jaka część polskiej populacji ma zdolność przy kredycie 2%, 4, 5, 6, 7. Oczywiście ta zdolność gaśnie. Dlatego tutaj musi być porozumienie pomiędzy nakładami ze sfery publicznej i rozwiązaniami ze sfery komercyjnej. Wracam. Polski sektor finansowy, sektor bankowy wymaga monitorowania od strony kapitałowej i konsekwentnego umacniania. Sektor bankowy, bo on odgrywa w systemie finansowym rolę szczególną, proszę, żebyśmy traktowali podobnie jak naukę, jako część dobra wspólnego. Nie ma żadnej społecznej gospodarki rynkowej,
której można by zrealizować projekty bez środków finansowych. Przypomnę, że w ostatniej perspektywie budżetowej banki, korzystając z państwa środków, z naszych środków, bo przecież one nie produkują jakimś tam wałkiem pieniędzy, tylko korzystają z oszczędności, współfinansowały ponad 100 tysięcy projektów z naszych środków, projektów inwestycyjnych. To jest zwykle około 1/3, bywa, że 40% w zależności od typu projektów. Dlatego potrzebujemy oszczędności. Ale żeby budować system oszczędnościowy, skłonność do oszczędzania, to musi być jasność i stabilność w polityce monetarnej i w polityce fiskalnej. I w tej sprawie musimy się porozumiewać. Kiedy ludzie oszczędzają? Kiedy widzą, że to ma sens. Kiedy ludzie inwestują, kiedy firmy inwestują, kiedy widzą, że to jest sensowne i że to jest bezpieczne. I naszym obowiązkiem ludzi wykształconych, ludzi światłych jest to, żeby po prostu wiedzieć, jakie warunki muszą być spełnione, żeby ludzie oszczędzali i jednocześnie, żeby inwestowali. Czy ja mówię coś odkrywczego? Nie, ja tylko mówię głośno to, co 50, 100 lat temu powiedzieli inni, a 500 lat temu zwrócił uwagę na to po kilku latach badań Mikołaj Kopernik. Jak nasi sąsiedzi doszli do dobrobytu? Oni powiedzieli po latach tragicznych doświadczeń II wojny. Drodzy obywatele, oszczędzajcie każdego roku, każdego miesiąca, 5 marek lub tam 15 franków miesięcznie. My gwarantujemy wam, że po kilkunastu latach będziecie z tego bardzo mocno korzystać. Będzie się to wam opłacało. My gwarantujemy solidną politykę fiskalną i solidną politykę monetarną. Proszę zobaczyć, stopa oszczędności w Polsce jest stopą dramatycznie niską. Ale to jest jeden aspekt. A drugi aspekt dotyczy kapitałów bankowych. I nieważne, kto jest właścicielem, czy Skarb Państwa, czy spółdzielcy, czy akcjonariusze spółki akcyjnej. Przypomnę, szczególnie dla koleżanek i kolegów studentów, żeby udzielić 100 jednostek kredytu, bank musi dysponować na pokrycie ewentualnych strat odpowiednią porcją własnego kapitału, żeby ewentualnie pokryć straty kredytowe, po to, żeby nigdy nie zostały utracone oszczędności. I tu problem polega na tym, że od pewnego czasu przestaliśmy w odpowiednim tempie budować kapitały polskiego sektora bankowego. A to oznacza tracenie, zmniejszanie zdolności do finansowania rozwoju. Nie będę Państwa wprowadzał w zawiłości. Najistotniejszy jest tutaj mechanizm. Z jednej strony oszczędności ludzi, samorządów, firm, a z drugiej strony kapitały tych, którzy kierują, zarządzają instytucjami bankowymi po to, żeby móc wspierać tych, którzy mają dobre pomysły, którzy chcą modernizować naszą gospodarkę. A co się dzieje? Proszę zobaczyć, jak spadają aktywa w relacji do polskiego PKB. Proszę zobaczyć, co się dzieje z kredytami dla firm produkcyjnych i firm usługowych. To jest podobnie jak z nakładami na naukę. One przez pewien okres czasu rosły ładnie. Już wyglądało na to, że idziemy w dobrym kierunku. Niestety one realnie uległy zmniejszeniu. Zostało tutaj klarownie wypowiedziane, więc nie będę nikogo jeszcze ponownie denerwował, co się wydarzyło. Proszę Państwa, abyśmy mogli finansować rozwój do 2027 roku, proszę zobaczyć, jak mocno musiałyby wzrastać kredyty i jak odpowiednio musiałyby wzrastać kapitały. To jest ta linia pionowa niemalże, przecież to jest nie do osiągnięcia. W
istocie. Dlaczego? Dlatego, że niektórzy ludzie, nie ma tutaj żadnego podtekstu, bo to dotyczy wszystkich obywateli, jak słyszą, że mają być wzmocnione instytucje finansowe, banki, to mówią, co im się tak świetnie powodzi, co mają 15 miliardów zysku, co mają 30 miliardów zysku. No tylko trzeba się do czegoś umówić. Co chcemy osiągnąć zgodnie z zasadą, że musimy znać port, do którego zmierzamy, bo inaczej po prostu nie możemy liczyć na przychylne wiatry, jak mówi stare przysłowie. Tutaj podaję, proszę Państwa, i za to chciałbym podziękować, projekty, które zrealizowaliśmy wspólnie z przedsiębiorcami, także projekty, które zrealizowaliśmy z jednostkami samorządu terytorialnego. Chciałem po prostu, ale także specjalne instrumenty na finansowanie współpracy nauki z przedsiębiorcami. Mówię tutaj o kredycie technologicznym i o kredytach ekologicznych. Dlatego zachęcam Państwa do tego, przedstawicieli przedsiębiorstw i samorządów terytorialnych. Twórzcie Państwo dobry klimat do współpracy. I tutaj na ręce Pana Marszałka, Pana Prezydenta, Pana Wojwody, Panów posłów przekazuję słowa uznania, bo naprawdę wiem, że Państwo takie działania w regionie podejmujecie. Ale zachęcam do tego, aby tych działań było więcej. Na marginesie, jako przyrodnik z pierwszego wykształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim, to jak kiedy patrzę na mapę, na ten region, czy przybywam tutaj, to oczywiście można powiedzieć, to jest region wymarzony. Ale jest to także region, jak sądzę, wymarzony dla tych setek tysięcy, a być może milionów ludzi, tylko bez przesady, którzy chcieliby z Europy Południowej czy z Europy Zachodniej wypoczywać w dobrych warunkach. Ale trzeba tak to projektować, tak to aranżować, żeby nie wpaść w pułapkę także zniszczenia tego regionu. Podsumowanie. Podsumowanie powiedziałbym takie, że żyjemy w bardzo trudnych czasach. Mało tego, łabędzie, czarne łabędzie, jak niektórzy mówią, nie pojawiają się pojedynczo. Ostatnio tylko zaczynają fruwać stadami. I z jednej strony, tak jak tutaj zostało powiedziane, musimy być przygotowani na zmienność, na niespodzianki. To też trzeba nabyć pewnych umiejętności. Jaki mechanizm włączyć, kiedy, czy instrument zastosować, kiedy dzieje się coś złego. Ale z drugiej strony trzeba mieć porozumienie w sprawach strategicznych. Takie jak bezpieczeństwo, takie jak pokój, takie jak współpraca z różnymi krajami, porozumiewanie się, bo tak wiele w świecie się zmienia. Zmieniają się konfiguracje gospodarcze, także polityczne. Że jeżeli chcemy żyć w pokoju, spokojnie rozwijać się, to powinniśmy także i monitorować rozwój zdarzeń w świecie. I stąd myślę, że w każdej uczelni czy w środowisku powinniśmy mieć odpowiednią ekspertyzę, analizę, żeby do tych danych sięgać. I wreszcie na koniec kilka pytań, które postawiłem sobie, Państwu. Pierwsze to jest właśnie, czy monitorujemy zdarzenia na różnych poziomach. To może być miasto, to może być region, to może być skala kraju. Ale także jakimi środkami zaradczymi dysponujemy. Czy w naszych strategiach, zarówno uczelnianych, jak i w przedsiębiorstwach, uwzględniamy kwestie ESG? Ogromny szacun. Z ogromną przyjemnością wysłuchaliśmy informacji, prezentacji dla wszystkich uczelni na temat koncepcji zielonej, naszej zielonej Politechniki Białostockiej. Gratuluję. Muszę powiedzieć, że była to prezentacja, która zachwyciła wszystkich uczestników i jak teraz jestem na różnych uczelniach, chyba już każda uczelnia ma wpisane kwestie ESG do swojej strategii. Ale też to może wywołać uśmiech u Państwa, to nawiązuje do tych 5 kul ziemskich. Gdzie możemy ewentualnie dyskutować o ekonomii umiaru?
zarówno jako instytucje, ale także jako osoby indywidualne, jako osoby czy rodziny. Myślę, że te wielkie opracowania profesora pod redakcją profesora Goryni, czy część opracowań Grzegorza Kołodki, ale także wielu innych osób, godne są rozpatrzenia i ewentualnego zastosowania. Czy w programach kształcenia uwzględniamy to wszystko, co się wiąże z cyfryzacją i sztuczną inteligencją? Nie ma możliwości, żeby student pierwszego roku, ten, który dzisiaj otrzymywał właściwie indeks, nie wykończył uczelni, będąc niezaznajomiony z aspektami sztucznej inteligencji. Tu jest współpraca z przedsiębiorcami, tu jest współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, ale także współpraca międzynarodowa, już zmierzam do końca, przyspieszam. No i wreszcie, proszę Państwa, kwestie prawne w naszym kraju. Ja mogę powiedzieć tak, naprawdę nie możemy zwlekać z uporządkowaniem polskiego systemu prawnego, polskiego wymiaru sprawiedliwości. W tych warunkach, w których obecnie jesteśmy, bardzo trudno liczyć na podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez polskich przedsiębiorców, przez rodzinę, ale także liczyć na wielkie inwestycje bezpośrednie. System prawny musimy w naszym kraju ustabilizować. Jednym słowem, musimy sprostać wyzwaniom, uniknąć zagrożeń i wykorzystać szanse. To wszystko jest możliwe. Życzę nieustających sukcesów. Może tylko odwołam się do wypowiedzi, do piosenki Edyty Geppert, Poeci nie zdarzają się przypadkiem. Pamiętacie Państwo? Piękna piosenka. Tak, dobrzy przedsiębiorcy, dobrzy urzędnicy, dobrze przygotowani przedstawiciele różnych zawodów nie zdarzają się przypadkiem. To jest ciężka praca wielu uczonych, wielu nauczycieli i dumy i dobrych efektów z tej pracy wszystkim Państwu życzę. Może zakończę jednak Grzegorzem Turnałem i jego sentencją w piosence Zwieźcie morze sunący ulicami tłum. Proszę Państwa, uczelnie, ludzie światli nie mogą się dać zwieść jakimś krótkotrwałym modom. Rozwój Polski, dobrobyt naszego kraju, pomyślność naszych obywateli jest w naszych rękach. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To był wykład inauguracyjny doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej pana Krzysztofa Pietraszkiewicza. Serdecznie dziękujemy. Proszę o zabranie głosu panią rektor. Szanowni Państwo, na zakończenie uroczystości, zanim zabrzmi pieśń Gaudeamus, chciałabym podziękować wszystkim za udział tutaj na sali, a także tym, którzy dołączyli do nas w ramach transmisji online. Dziękuję Chórowi Politechniki Białostockiej za wspaniałą oprawę muzyczną uroczystości. Dziękuję pani dyrygent, pani profesor Violetcie Miłkowskiej. Dziękuję też wszystkim moim współpracownikom, którzy wsparli organizację uroczystości. Życzę, żeby ten rok był owocny, dawał nam satysfakcję i żebyśmy szczęśliwie jeszcze wiele takich lat otwierali. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o powstanie. No, stop it.
Szanowni Państwo, proszę o pozostanie jeszcze przez chwilę na miejscach. Aulę opuści teraz poczet sztandarowy. Dziękuję rektorom Senatu oraz dziekanom wydziałów Politechniki Białostockiej.